przenosimy się do Wrocławia. Tam obraduje sztab kryzysowy, tam dzisiaj będzie szefowa Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim jest tam Jan Kwietniewski, reporter Faktu. Witaj, Janku. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę Państwa. Proszę pozwolić, że pokażę Państwu... Tak, proszę, przepraszam. Wyrwałem się bez bardzo dużo informacji, które chcę Państwu przekazać. Ale proszę, dokończ. Nie, nie, opowiedz nam, co dzieje się w tej chwili na miejscu, bo być może, znaczy na pewno wiesz więcej niż my, więc słuchaj, nie chcę Ci zadać żadnego konkretnego pytania. Pokaż, co Twoim zdaniem w tej chwili jest istotnego, ważnego, na co powinniśmy jako widzowie Onet Rano zwrócić uwagę. No proszę Państwa, przede wszystkim sytuacja we Wrocławiu jest bardzo dynamiczna, chociaż służby uspokajają, mówią, że jest przede wszystkim pod kontrolą. Ale przygotowałem dla Państwa kilka liczb, żeby zobrazować, jak bardzo jest to dynamiczna sytuacja. Jesteśmy na wybrzeżu tuż przy Odrze, w centrum Wrocławia. No i proszę zobaczyć, że tutaj ta woda już podmywa schodki, podmywa, jest coraz wyżej. I jeżeli chodzi o te liczby, o których wspominałem. Wczoraj po godzinie 12 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozował, że ta fala kulminacyjna, która w nocy dotarła do Wrocławia, miała wynosić 550 cm i miała rozpocząć się o północy. Potem, im bliżej tej północy było, około godziny 22, już słyszeliśmy o liczbach rzędu 610 cm. Dzisiaj rano na posiedzeniu sztabu kryzysowego prezydent miasta powiedział, że szykują się nawet na 650 cm. Teraz IMGW podaje, że stan Odry wynosi około 630 cm. Tutaj warto zaznaczyć, że ta liczba to jest dalej mniejsza wartość niż ta, którą można było zaobserwować w 1997 roku. To około metra mniej. Premier Donald Tusk na posiedzeniu sztabu kryzysowego mówił, że uspokajał i mówił jednocześnie, że za wcześnie jest, żeby powiedzieć, że powódź we Wrocławiu została pokonana i żeby wpadać w takie stany euforii. Tutaj władze mówią właśnie, że ta sytuacja jest pod kontrolą, ale że jest dynamiczna i cały czas ją monitorują. Jeżeli chodzi o Wrocław, no to jest nie tylko to centrum, w którym się znajdujemy, ale to są też na przykład Marszowice. Tam w nocy była dość ciężka sytuacja. Całą noc mieszkańcy walczyli o to, żeby woda ich nie zalała. Tam były umacniane razem z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej wały. I w kilku miejscach te wały przesiąkły, dokładnie w dwóch, ale na szczęście mieszkańcy razem z żołnierzami przy pomocy worków z piaskiem te wały uszczelnili i wszystko skończyło się dobrze. Ale tak jak mówię, sytuacja jest dynamiczna, więc cały czas warto trzymać rękę na pulsie.